Kurwa, wyzywa, wyzywamy. Jak masz gdzieś poznać naszej kultury, dobrze, pyszne, ty musi kurwa, dobrze dziadu, jebany. Wpierdolę, wyzywa. Ty kurwa, ty kurwa. Kurwa, co ty zrobiłeś, Jamie, co ty zrobiłeś? Jesteś gangsterem, pierdolonym rasistą. Czemu napierdalasz tylko żółtych? Pierdolony razer dzwony na gliny. Nie dzwoni na gliny, halo. Halo, twoje na policję, jestem poszukiwany. Don, a co mnie to obchodzi? Ja nie wiem, to kurwa, gówno widać na tym zdjęciu, co on przesłał, widać tylko jego furę jebaną. Każdy jeździ takim rozjebanym emperorem, to za zjebny z tego Rockiego. Może jest najlepszy, ale jest zjebem totalnym. No Maria, nie mam siły. Potrzebuję zadzwonić do policji. Mam Jamie'ego Renina, który zaatakował szutków. No Maria, idę spać, ja nie mam siły. Ja już nie mogę. Rasista atakuje na Bushido, już wysyłałem zgłoszenie, już po ciebie jadą, makasynia. Jadą po niego, on ucieka, łapcie go, stróże prawa, łapcie go. Ja nie mogę wam z tym... A ja go, nie wiem co. Ubodzę go, jak nic. No, nie chcę się z nim gonić, to może potrwać wieki, może jednak powinienem się pierdolnąć w kimę i to przytrzymać. Nie wiem sam, co mam robić ze swoim życiem, mi się wydaje, że się to marnuje po prostu. Omaro, to nie jest twój ojciec? To? To jakiś nędzny pokasyniarz podający się do mojego ojca, mój ojciec nie był takaż... Nie był. To nie jest mój ojciec. Nie obrażaj mojego ojca. Ja ci wyślę podaj numer. Ja ci wyślę zdjęcie mojego ojca. No, mój ojciec. 3, 2, 4, 7, 9. Poczekaj, ty powoli mnie to podawaj. 3, 2, 2, 4. Jak? 4. 3, 2, 2, 4, 7, 9. 7, 9. Aj, ty masz Giovanni przez V, Ani. O, ksojare, nie to pisałem. Numer wpisałem w nazwę użytkownika. Nie to. No nic, to. Giovanni. Wpisuję, wpiszę to i to. Dobra, Donę. Nie wiem czy. Giovanni. O, jesteś. I teraz tak. Send message. A pa, ale foto. Co to było? O nie, obawiam się, że już nie mam zdjęcia z ojcem. Usunęło się jakimś prawem. Ty zadzwoniłeś po policję? Szlak. No, mówiłem ci, że tak. Tutaj, mokasyniarze. Czyż ty jest adwokatem, cymbale? Tutaj, gdzie oni są? Tutaj, tu potrzebuję mokasyniarza, zaatakował go. Atakował żółtków, Koreańczyków, ale... No żółtków, spokojnie. Potrzebuję rozeznania terenowego. Gość się nazywa James. Nie wiem, jak to nazwisko. Gość się nazywa James, rozumiem na literze. Lil J. On zaatakował tego otóż pana żółtego, aka białego, bo to trochę Koreaniec. Ale mniej więcej położył go i nie wiem, nie oddycha, nie rusza się i problem mamy taki. Nie wiem co robić. I MS powiedziało, że nie warto się zajmować z takim, bo nie ma ubezpieczenia. Mi się wydaje, że czuję się jak w latach 60. XX wieku. Co? Ja mam ubezpieczenia, już dzwonię po UAMS, mnie to łatają. Halo, a to Rocky Boy, to nie. To nie, co? O co chodzi wam? To przyjechaliście? Bez misa. Dostaliśmy, proszę pana, zgłoszenie, na to tu przyjechaliśmy. No bo ja tu zgłaszałem. No tak, i po to tu przyjechaliśmy, proszę pana. No właśnie, leży i problem jest. Dzwoni ktoś do mnie. Halo. Na razie to prosiłbym pana, żeby tak się pan odsunął. Jasne. Halo. Halo, trochę nie jestem w stanie rozmawiać. O co chodzi? No dzwoniłeś do mnie. A przez przypadek, wybacz, łaki, baj. Problem mam z samym sobą, jestem ostatnim człowiekiem, nie jestem z sobą zadowolony, naćpałem się, nachlałem się, można mówić, że nie można być beneficerem tego miasta, otóż można, trzeba tylko mieć wyjebane jajce i być beneficerem miasta, ja. Jebany Rocky do mnie dzwoni, pumus z jebanych 22, co on sobie myśli, że jestem takim hop-siup, hop-tasiennego zawołania, ja to jestem pierdolonym, pierdolonym miast, ja to jestem jebanym, o co chodzi? Dobrze, spokojnie. Mi się wydaje, że jest prohibicja w Stanach Zjednoczonych została uchwalona w 1818 roku. Dzięki temu władcy Francuzi stracili głowę i dlatego Brytole jebali. Proponowałam ci położenie głowy. Kanada jest francuska. Jak nie, coś tam. Alkohol dawaj. Daj mi więcej alkoholu, potrzebuję więcej alkoholu.
No tego ci nie proponowałam, ale... Dlaczego? Powiedziałaś alkohol, a nie? Nie, nie powiedziałam. To co powiedziałaś? Nie, było słuchać, a nie gadać. Szlak, nie słuchałem. Nigdy w sumie nie słucham. No, przywykłam. Dzięki bardzo. Wydaje mi się, że jestem szczery. No jesteś. No... ukryć. Zaraz się szygam. A powiedz jeszcze Mara Porwida. Będzie zajebiście. Mara Porwida. Zajebiście. Podoba mi się to. Nie mam pojęcia, co powiedział. A ja widzę skuterski. No i masę. Skitter sam. No ale skitter sam nie ze skuter. Czyli lado. Nieźle. Chłopaki, tyle się teraz działo ostatnio. No, coś mi się weby pomieszało. No, najebałem się ostro, ale trochę nie przez to. Włochy chcą mnie teraz zajebać. Za to, że narysowałem coś na restauracji i napisałem. No, nieważne. W każdym razie, o co chodzi? Masz jakieś dla mnie świeże informacje, świeże rybki, tak jak normalnie sushi, bushido. Nie no, pamiętasz jak byłeś u mnie tego? Tam w sklepie? No co kupowałem, no, rzeczy. No, to tam potem przyjechali marszale po mnie i mnie zabrali. Ciebie? Ty no. Pierdolisz. A co ty zrobiłeś? A no tak. Wziąłem z tej opieki społecznej. Co ty tam? Wow, Skitters. I wyszedłeś? Rozjebałeś się na nas, spadamy stąd. Spierdaliłeś się na nas. Spierdalamy stąd. Nie ma chuja, Skitters. To może być gorsze niż rozjebanie się na nas. Pobiłem bekuna i uciekłem stamtąd. Co? Co? Powtórz? No. Głośno i wyraźnie. Któryś tam nam opiekował i uciekłem z opieki społecznej. No dobrze, Skitters, widzisz, już jest fajterem. Znać mu pan. No dobra, ale on teraz jest podwójnie poszukiwany. Może nagroda za jego głowę jest w tym stylu. No ja nie wiem. Na mnie rozjebać, to co jesteście, kurde. Ej, yo, nie, żartowałem. Chodź, musimy ci załatwić nową tożsamość. Odwiedzenie paru osób, jak chcesz się nazywać? Jestem siebie dumny, Skitters. Dobra, będziesz się nazywał dzisiaj John Lee. Nie, to jest ksywa dla lamusa. Musimy coś lepszego wymyślić. Musimy do niego jakoś... To znaczy, że muszę nowego bitera zakładać? Nie, po prostu nie będę z niego korzystał. Po prostu. Czyli nie musisz nowego, ale nie możesz ze starego korzystać. Nie. Weźmie nową tożsamość. Nowe dane osobowe. Musi trochę imię zmienić. Musimy cię zabrać do paru miejsc, żebyś się... Poczekaj, ogolił. Nowe imię. Jakiś makijaż założył chociaż na twarz. Zaraz coś wymyślę, daj mi chwilę. Przepiegi przykryć, może jakieś soczewki, fryzurę na pewno, może jakieś na początku. Mam nowe imię! Perukę. No. Od dzisiaj jesteś Dexter Spook. Nie, stary, nie może. Tak, od dzisiaj jesteś Dexter Spook. Dobra? Postać Dexter Spook? Skąd się to wzięło? Nie powiem. Seryjnego mordercy. Właśnie. Dexter Spook. Nie może być seryjnym mordercą, stary, bo jeszcze nie jest seryjnym mordercą, tylko szybkim kierowcą. Ha. No co by ktoś chciał go sprawdzić? To czy wtedy... Po pierwsze, Dexter Spook był biały. Wszystki Skitter też jest biały. Jedziemy cię ogolić na łyso i siąść brodę. W końcu jesteś Dexter Spook. Nawet podobieństwo, no w sumie. Jedziemy. No ale stary, nie mamy dowodów jeszcze, nie mamy jego legitymacji. Postanowione, jedziemy. Dobra, czekaj. Siadać, szybko, do jogi. A to naprawdę to co się dzieje? Nic, no... Chodź. Skoro Skitters potrzebuje nowej osobowości... Ej, nie, jest dobrze. Słuchaj, Skitters, teraz jest najważniejsze. Jest popatrz, jak chodzę i mnie naśladuj. Tak. Idź tak jak on. Nie staraj się. A jak stoisz, to zawsze się kiwaj na boki. Patrz, widzisz? W tym stylu. Naśladuj mnie. Lewa prawa. Chodź, pokaż. Bujesz się na boki. Dobrze. Idealnie, Skitters. Mamy to. Znaczy, łysy. Świetnie łysy ci idzie. Świetnie ci idzie, super. Łysy. Super. Dobra. Jakie mam plany? Nawet dowód ogarnąć. Może Rocky coś ma. Nie. No jak o, patrz, łysy! Patrz, łysy! Czemu ja się dziwię? W końcu to łysy. No tak. Jedziemy na Davis. Policja zajebała mojego dominatora. Znaczy, nie wiem w sumie, gdzie jest. Nie taki głos.
Przedstawiasz się niższy jako Dexter Spook zawsze. Niższy głos trochę. Spróbuj zrobić trochę niższy głos, tak. Ej, jestem Dexter Spook. O co chodzi? Nawet ma zmarszczki jak on. Trochę niższy głos. Musisz spróbować zrobić. Wierzę w siebie, Skittles. Wyciągnij to z siebie. Sprawa życia albo śmierci. Nie chcesz, żeby cię zamknęli. W poprawczaku, czy gdzie to chcą się zamknąć. Właśnie, gdzie chcesz ci go zamknąć? No ale jak mają mówić łysy? Jest nieźle, tylko że... Czegoś mi tu brakuje. Czego mi brakuje, Omaru? No nie wiem, łysy jest bielszy ogólnie. Chuj w to, no nie zmienimy mu karnacji, przecież. No dobra. Się urodził. Nie, no wszystko dobrze. Mogę sobie jakieś puder dać na twarz, będzie takich zmarszczek. Nie, nie trzeba. Nie, no dobrze jest. Dobra, najważniejsze, żebyś nie odzywał się za dużo, jak nie będzie trzeba, dobra? Tak, najwyżej coś będzie śmiał po prostu. Tak, 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 tak. Coś w tym stylu, dobrze. Dono, nie ślej, donieślej. Tak. Na sądzę, wyuczy się jeszcze. Tak. A w tym czasie pojedzie na Davis. Może oni wiedzą, gdzie jest moje auto. Strasznie zachlałem, gdzie cię zostawiłem. Dobra, jakie są plany? Co robimy? Jedziemy do Florencji? O, podoba mi się ten pomysł. Nie. Nieźle pomysł, Omaru. Nie chce mi się do tej mokasyniary jechać. Co powiedziałeś? O, mokasyniara. Wysiadaj. Nie. Wysiadaj. Jak to jest Florencja? Dobra, wsiadaj, żartowałem. Widziałem. Tak, okej, więcej nie obrażaj. To jest moja przyszła żona. Tak, jakbym miał, to ci powiedział. A w sumie sam bym ci nie dał, bo bym sam ją zrobił. Więc tak średnio. Pierdol się, Rocker, pierdol się. Pierdol się, Rocker. Pytaj się, czy zadanie wykonał. Chyba nie. Chce, co? Czy zadanie wykonał. Ja wykonam zadanie. Dobra. A jakie zadanie mam wykonać? Dzień trzeba połamać. O kurwa. Jebany, widziałeś pirat drogowy. Dobrze. Super. Pamiętaj, to jest łysy. Pomarł. To jest Dexter Spook. Ty! Łysy prowadzi Lombard! O kurwa! O ty! Kurwa! No to jest dobre, to jest o dobre. Kurwa. O kurwa, ale przekmina, chłopie. Będziesz świadomością łysego w ciele się Skittlesa. Jamie, obczarowałem, czemu gniazdo neuralne nie zrobić z taką świadomością łysego. Ty musimy go zgrać. To jest pomysł. No, żeby przejął po prostu. Tylko musisz zgrać łysego. Tak, tak. Jak chcesz być zamaskowanym fighterem, to może być Skittles zamaskowanym fighterem. Ale czemu jeszcze, Ace'a nie poznałem? Ace ma wyjebane. O, Ace nie żyje. Tak, zabiję go. Nie, żartuję, ale Ace żyje w naszych sercach. Zaszył się kurwa gdzieś po przegranej i wstydzi się wyjść od tej przegranej. Przegrał, całe życie poległo mu w bluzach. Seniory! Dobra, zabiję go. Mam wyjebane. Mówiłem ci, że to jest wariat. Zabijam go. Cymbalek głupi. Co to ma być? Dumny z siebie jesteś, kurwa, co ty robisz? Będziesz mi płacił za naprawdę tej jogi, ty kurwo! Gdzie? Za co ty myślisz, że będzie tak zapierdala bezkarnie? Co ty, pojebało cię coś? Co ty, kurwa, co ty? Ty! To jest niemiłe. Ale było zielone. Pizdziam zielone, widziałeś, ile ty zapierdalałeś? Znasz łysego, wiesz, co ty słyszysz? Trzeba numerem policji się wymienić. No? Właśnie. Dawaj, kurwa, numer ubezpieczenia. Nie mam. Co, kurwa, nie jak masz? Jak to nie ma ubezpieczenia? To dzwonimy na glinę w takim razie. Dzwoń na policję. Dzwonię. No pewnie jeszcze ukradłeś, dzwoń na policję. Dobra, nie róbcie koniec. Szpału, chłopaki. Kurwa, co dogadamy nie róbcie szpału? To ty robisz. A, po 10 tysięcy. Jak się dogadamy? No, nawijaj. No, dogadamy się jakoś, ile chcesz. 10 tysięcy, albo zrobisz nam czym loda. O, to jest dobry deal. Co ty powiedziałeś? Ty na to. 10 tysięcy, albo zrobisz nam loda. Po trzech. Pewny jesteś? No. No, tylko z połykiem. Ja? No. Jestem Jamie. Gdzie ty szukać Jamie? Wszędzie. No tutaj jest, stoi przed wszędzie. Samochód. A właśnie, tutaj jestem. Szukać. Gdzie cię szukać? Szukać? No tutaj jestem. No mów, gdzie cię szukać? No tutaj jestem. Ale na co dzień. A po chuj ci ty chcesz powiedzieć, co chcesz? Cały dzień tu stoję, kieruję ruchem. Przyjdziemy z kolegami. Zrobimy loda. O! W sumie samemu to możesz mieć ciężko. Czekaj. W sumie samemu możesz mieć ciężko, to przyłożyć jak przyjdzie. Jak taki chuj, że musisz z kolegami go obrobić. No. Tak. To gdzie cię szukać?
No tu jestem. Na co dzień kieruję ruchem. No widzisz, no nie powiesz, no. No przecież ci mówię, że ubieram kamizelkę taką odblaskową i kieruję tu ruchem, no. Mówię ci cały czas, a ty mnie nie słuchasz. W porządku. Ty chcesz słyszeć to, co chcesz słyszeć, a nie to, co ja mówię. W porządku. Tylko tak. Waszniaku jebany. Nie opiskają cię te spodnie? To jak będzie? Wygląda jakbyś miał ciasne jajca. No może. Walisz teścia? Może... Nie, wiesz co... Może... Chyba, że... Umawiamy się na 6-9, co ty na to? W porządku. Co dawaj? Mam sporo miejsca na tyle jogi. Nie, tutaj. No chodź na ulicy? Na pacę twojej. No chłop... O, albo na twojej pacy. Ale nie. Najpierw na pacę zrobimy basen z kiślu i potem. A tak! To dobra, chłopaki, luźno jest czy nie, bo... No nie bardzo. No słuchaj, no musimy to jakoś wyjaśnić. No to muszę... Co ty na 6-9? Nie no, nie rób lipy, no. No daj się prosić, no nie daj się prosić, no chodź. Nie no, stary, co ty? Żarty żartami, no. No chodź. Jak jest luz, to jest luz, jedziemy, a nie. To daj stówę i się rozjedziemy, co ty na to. Stówę? No, daj stówę. Stóweczkę? Stówę? Stówę nie? Stówkę? Ale to 6-9 to przemyśl. Mam 7 dek przy sobie. A masz gumę do szusia? Nie. A papierosy? Ja to będzie, mogę cię szlugiem poczęstować. Dobra, to daj to 7 stu... daj to 7 dyszek i szluga. Dobra. A jakie? Yukony. A niech będzie. Niech ujdzie. Ujdzie w tłumie. No niech ci zapamiętaj. Zajmij, ty się w ogóle nie umiesz targować. A ty ledwo widzisz na oczy. Stary, to ja nie noszę okularów chociaż. Dzięki wielkie. No, dogadali. Ale to 6-9 to serio przemyśl. No, my lecimy na cześć. Jebany sztypniak. Ty, no dobra, coś z nim nie tak. Też mi się tak wydaje. Na chwilę on jechał w tą stronę, jak potem pojechał w tamtą. A, coś mi tu jebie. Coś może tu pojechał na mechanika na robić pojazd. No, ale to teraz lipa, że przyjechał do nas. Mam wyjebane, jedziemy. Jebie mi mokasynem. Nie podoba mi się taki gość, co od razu grozi kolegami. Widać, że się nie umie dogadać. No. Czy nasza propozycja była totalnie normalna? Serio, tylko oddasz mi stanu. Ja też! Chcę się zgodzić, no. Myślałem, że entuzjastycznie podszedł na prawo do tego. W sumie my we dwóch się z góry, więc pedałem po prostu. Ja też! Szybko! Bo ty... Co się dzieje? Przez przypadek dzwoniłeś? Tak. Aha. Wamoru, wyśledzę ze sobą! To nie dało się. O, chodź! Słuchaj refrenu. Kradnę go. Nie, refren! Refren! Ty chuju za fajdany! No more lonely nights! No more lonely nights! Kurde. Sam fanem chyba trzeba, czy oponami? Otwieraj. Jestem mechanikiem. Poczekaj, jeszcze lewerak muszę wziąć. Jestem ubrany mechanik? I am the mechanik. Dobra, jedziemy. Czekajcie. Trzymaj się tutaj, dobra? Muszę kartkę. No do przodu, pod ten słup. A, tu. Jezu, jebać tą kartkę przez za chwilę, to... A nie, nie, nie wrócimy za chwilę. No, ja wolę... Szybko! Teraz wracamy. Co mam napisać? Szybko. Znaczy... A, zresztą. Przerwa czy coś. Wyjebano mnie, wyjebano mnie. Dobra, to bierzemy tak. Plus dojazd, opony... plus dojazd. Czyli 160? Nie, za oponę stówkę. To 200, plus 200. Stówki. Plus dojazd. 150. A gdzie jedziemy? Jamestown. No dobra. O, tak. A tych co pojebało? W prawo zjeść, w prawo. To do mnie? No chyba. No poczekaj. Nie wiem. Zajadę na parking może, przecież tu nie będę. Nie no, na o kurwa! Stawaj. Na poboczu stawaj! To jest kitels! Na poboczu stawaj! Łysy, na poboczu! No stawaj na poboczu, murzynie pierdolony! Dobra!
Puść smutną muzykę szybko. Dobra, stawaj na poboczu, co ty robisz? Puść szybko muzykę. Co ty robisz? Co ty robisz? Puść smutną muzykę. Co ty robisz? Puść smutną muzykę. Ty tu rady nie masz, cymbale głupi. Dobrze, dobrze, łysy. Smutna muzyka, szybko. Co Jary, co ty odpierdalasz? Uciekam mi. Jestem smutny z tym kierowcem stracenia. Dobra. Idę. Uciekaj, trzymaj się mocno. A co ty robisz? Co ty przyszedł wszystko? Wyjebane, ja nic zasadzenia, jestem smutny z tym kierowcem. Weź cymbale głupi! Ja nie chcę iść do więzienia za nic! Ja pierdolę cię do więzienia tego, bo kazałem ci się zatrzymać, rozumiesz? Pierdolę cię! Nie zmieścimy się tutaj! Skręcaj w prawo! Albo w lewo! Nie chcę umierać! Skidless, nie możemy, jestem profesjonalny kierowca. Właśnie, ty Bilu, nic by nie było, teraz nas wsadzą za kratki. To Łysy jest profesjonalnym kierowcą, nie ty. Właśnie, Łysy, to nie był przypadek, oni to planowali. Za kratki, oni na nas tam czekali, rozumiesz? Oni muszą nas na coś mieć, nas. Ja zaraz wyskakuję z jazdą i ciekawe. Nie rozumiem, co, że nic nie mamy przy sobie, cymbale, co ty robisz? Dobra, Skidless, robisz desant. Idzie sobie. Zaraz ci powiem. Wyskakujesz? On będzie zapierdala przez bloki, a my idziemy bardzo, dalej, nie wyjdzie z cennym towarem. No. Wysadź go gdzieś na forum drive czy coś, wyjdzie za jakieś doki. Słuchaj, podjedziemy na parking czerwony, wysadzę cię obok klatki schodowej i biegniesz w górę, masz ich tam zgubić. Ale cymbale, jak on w ogóle pojedzie, to jest zgubiony, najlepiej jakby... Ale mamy jeden radiowóz, nie pojadą za nim. Mamy dwa. To ja też spierdalam piechotą. Spierdalam nam ze z nim, rozumiesz? To co? Ale nie, na koranta zamiast tutaj zrzuć do dołu. Ach, co ciebie. Poczekaj, mam pomysł. Przeskoczysz na budowę. Nie. Nie wysadzaj mnie tutaj. Czekaj. Dobrze znam te tereny. Kurwo. Dobrze. I tu przeskoczę w prawo. Biegnij. Ała. Podaję się. Możemy się połóżyć. Poryk ma strona, poryk możemy się połóż, twarzu do ziemi. Podejdź, 2-3 kroki do mnie. Nie mam z tym nic wspólnego. Dobrze, w porządku. Odkładam dowód na... Odwróci się pan do mnie twarzą tutaj do kolegi, a tylko wyłączy syrenę, żebyśmy mogli porozmawiać. Już sobie pan stanie, z chwilkę porozmawiamy. Oczywiście, ja nie mam z tym wspólnego. Dobra, nieważne, nie wyłączę. Dobra, zapraszam pana za mną, staniemy też w kolejny. Żeby tam syreny nie przeszkadzały w rozmowie. Dobra, proszę pan. Zacznijmy od tego, dlaczego uciekaliście, co, dlaczego? Ale ja nie uciekałem, ja nie prowadziłem. Dobrze, ale dlaczego uciekaliście? Pan podejrzewam, że wie. Nie mam pojęcia. Ten człowiek kazał mi po prostu zadać te opony, żebym mu naprawił samochód. No i ja z nim pojechałem, bo miał mnie zawieźć tam z tym pod ten samochód, bo włożyliśmy te opony i ten lewarek z warsztatu, bo ja pracuję na tym warsztacie na Alpuerta. No i pojechałem z tym człowiekiem, ja mówię, że tam syreny za nim, ja mówię, zatrzymaj się. A on zaczyna uciekać, no ja mówię, wysadź mnie, no i starałem się jakoś wysiąść, na szczęście mnie wysadził dopiero tutaj. Pan jest mechanikiem, tak? Tak, jestem mechanikiem na La Puerta, Maybatsu Materials. Wamaru Shinken 62A. Dlatego tak się dobrowolnie poddałem, przecież ja nic nie mam z tym wspólnego. Dobra. Nie widzę u pana w zatrudnieniach miejsca. No jak to mnie pan nie widzi? Jako mechanik. Coś tam chyba w tym jest nie tak. Możliwe.
Dobra, a powie mi pan, kto kierowca? Zna pan imię i nazwisko kierowcy? Niestety nie. No pan przyjechał, żeby mu opony tam wymienić. No załadowałem te opony, bo ja mówię, że nie mam akurat samochodu żadnego, żeby tam podjechać pod niego. No i mówię, że załadujemy te opony do niego, no to załadowaliśmy ten lawarek, załadowaliśmy się, zmieściło, no i jechaliśmy i dopiero no co zaczęli nas ścigać, bo dobra. Akurat jak wyjechaliśmy z warsztatu. A powie mi pan, ile osób było w pojeździe? Jak trzy. Znaczy ze mną. Czyli był pan, był kierowca. Był kierowca i był mój pomagier, asystent. Dobra. Czy kogoś stamtąd pan zna z tych osób w ogóle, czy... Pomagiera, który tutaj widziałem, że się też szwendał i się oddał w ręce policji. Ten jak był ubrany? No ten w białej bluzie. Dobra, i białej spodenka. A imię i nazwisko tej osoby? Imię i nazwisko. Nazwisko, albo tylko imię? Nie pamiętam się cokolwiek. Na imię. Zawsze wołałem na jego Skittles. Oj, do roku urodzenia cokolwiek, czy mogą zweryfikować? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dobra, okej. Okay. Dobra, sytuacja jest taka, że no jest pan wolny, tak? No bo nie jest pan niczym winien. Mogę tylko się wtrącić? Słucham? Mogę się tylko wtrącić, mogę na nas poprosić? Możesz, mnie? Tak jest. Ale przed wypuszczeniem, czy po? Przed. Proszę sobie stanąć tylko chwilkę pod siatkę, porozmawiam z kolegą i za sekundkę jest, będzie pan wolny. To tutaj stoję. Dobra, zapraszam. Co jest? Tylko chodź tu. Dobra, pan jest wolny. W takim razie. Dobrze. Zajmę panu tylko kajdanki i przepraszamy oczywiście za zajście. Nie, to... Nie, no nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć. No taka sytuacja, teraz już nie wiem, co mam robić. No po prostu znam... odpowiednimi osobami, rozumie pan. No tak, tak. Najgorsze jest to, że on mi zawinął te rzeczy. Znaczy, no, w tym jego busiku to jest. Znaczy te dwie opony i lewarek, to jest najgorsze. Bo jestem na minus. No dobra, dobrze, że się wyjaśniło to wszystko. No, dziękujemy panu bardzo za wyrozumiałość i mam nadzieję, że więcej nie będzie takich sytuacji. Że będą musieli... No, to głupio wyszło. No, przepraszamy, tak? Nie ma za to przepraszać, robicie tylko swoją pracę. Oczywiście. Tak, dobra. Także, dobra. Tylko było go gonić, nie? Bo... A zresztą nieważne. Wie pan co? On już jest, że tak powiem... A, nieważne. On już jest. A no dobra. No to tego, to tamtego... jak ja to dojdę, to tego będę szedł. W tą stronę też idę. Ha ha ha.